Siema, z tej strony Raymond, to jest kolejny odcinek z Kangur Kakao. Dzisiaj lecimy poziom czwarty bodajże, spływ. Ostatnio latałem w chmurach, co się dzieje tym razem? Gao, Gao, obudź się, już czas. Czas na co? Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia. No, a ja lecę sobie zreść dalej obiad. Okej, dukaty wskażą mi drogę. Okej, tu nic nie ma. Myślałem, że coś może być ukryte. Tu jest bomba. A ja chciałem tylko dukata. No proszę, nie karajcie mnie za to, że chcę. Ja chcę dobrze. Okej, w dalszym ciągu nie mam pojęcia, jak tego unikać, ale tutaj widzę jakieś dukaty, diamenty i gwiazdki. 533, to jest już Świetnie! jedna. Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz skaczesz dalej. Super. I po to są gwiazdki. Okej. Nie, odsuń się. Ja z tobą nie chcę się. Otworzyłem drzwi. O, tu są diamenty. Klejnoty. Nie wiem w sumie, co to jest. O, dał mi dukata. Okej, gdzie? A mogę to wykorzystać jeszcze raz? Czy to tak nie działa? Dobra, to tak nie działa. Tam nic nie było. Tu jest jeden dukat. Może powinienem ruszać kamerą bardziej. Więc wyczuwam, jako istota inteligentna, wyczuwam bossa powoli. Okej. Byłem w stanie tam do... Ja mogę latać. O nie, od początku. Ja mogę latać, właśnie się zauważyłem. Nara. Chciałem powiedzieć nara. Jakoś było w tutorialu, że da się tą roślinę ściąć, ale niestety nie zapamiętałem w jaki sposób. Więc jej nie zetnę. Okej, czyli właściwie mechanika latania jest trochę w tej grze. Mam skrzydła. Nie wiem, czy powinienem się o tym dowiedzieć teraz. Czy ja idę jakąś inną drogą? Bo na to wygląda. Okej, jakbym był głupi, to mogę sobie zebrać zdrowie. Kurna, chciałem uniknąć. Już chciałem unikać. Musicie mi uwie... Jak ja w nią nie trafiłem ani razu, to jest... Nie wiem. To jest trochę chore. Okej. Czy to jest jakby... Nie, to jest jedyny słuszny sposób, żeby tam dojść. Nieważne, bo myślałem, że... Czy tam nic nie ma na tej polance? Nie widzę. Może jest coś za drzewem. Ale chyba tam nie mogę nawet doskoczyć, więc... Chyba twórcy nic tam nie ukryli. Okej. Myślałem, że któraś z desek ostatnich będzie tak chamsko. Miałem się ruszyć. Czemu się nie ruszasz? Mam może bumerangi? No, naprawdę. Czy ja mam może bumerangi? Nie mam. Ostatecznie trafiłem. Mistrzem aimowania nie jestem. Skocz na kładkę. Aby skręcić, przechyl ją w lewo lub w prawo. Okej, czyli jednak to jest to, o czym myślałem. O, to też mogę rozwalić. Skocz na kładkę.
Nie chcę rozmawiać, chcę... Skoczyć, dajcie mi skoczyć. Teraz, czy ja czegoś nie pominąłem? Mam wrażenie, że tam było gdzieś jeszcze jakieś przejście. Niestety wyzionąłem ducha. Lecimy do nieba. A może i nie? Nie, ale może mogę w lewo, tu w prawo, w sensie po... Nie, nie mogę, gra mnie tam prowadzi. Nurt rzeki mnie jakby, jakoby prowadzi. Nie widzę dukatu do zbierania, ale może jestem ślepy. Okej, to było troszeczkę bliskie. No okej, do wody zgaduję, że nie mogę wskoczyć. Bo jest zbyt głęboko. Poza tym nie widzę też dna. Co oznacza, że... Okej. One co jakiś czas trujące gazy wypuszczają. Naprawdę? No, serio? Podejdź tu. Daj się itnąć. Okej, więcej diamencików. Tam coś widzę. Tam jest więzień jakiś. Przebiegnijmy się najpierw może dookoła. Zbierzmy wszystko. A ja miałem się przebiec dookoła, ale pytanie, czy miałem... Kurna, wal go. Dokładnie to chciałem zrobić. Tu jest jeszcze jeden dukat. Jeden bitcoin. Okej. Jest już czwarty odcinek, a gra mi się na tyle przyjemnie, że mam wrażenie jakby to był sam początek gry cały czas. A ja na dole mogę zauważyć, która deska jest fałszywa. Mądrze. Tu będzie bomba, gdzieś tu. Trzymało bomb. W sensie nie, żebym narzekał, ale... Były one częstszym zjawiskiem wcześniej. Okej. Muszę iść za bobrem, on mi coś otworzy. Tak czy nie? Tak, otwiera mi kładkę. Dzięki, panie Bobrze. Tu. A no tak, bo mieliśmy iść do końca rzeki. Nie chcę tego zrobić. Bardzo nie chciałem. Okej, możemy dopłynąć tutaj. Nie mogę z tego wyskoczyć. Tu jest przycisk do kliknięcia. Sporo dukatów jak na jeden poziom. Albo po prostu ta liczba trochę... Okej. Zapamiętałem sekwencję klawiszy. Czy te bobry mogły mi coś dać? Nieważne. Powiedzmy, że nie mogły mi nic dać, że nic nie straciłem. Że wszystko jest świetne. Szybciej to... Chciałem powiedzieć holuj, ale... Na tym potracę mnóstwo zdrowia. Próbując to trafić, ale mam checkpoint w razie czego. To mnie nie odbija. Nie wiem, czy się zapada pode mną. Okej, prawie spadłem, nie będę kłamał. I to jest ta kombinacja. Szybko, zanim pale się przewrócą. Dobrze! Łap się, K.O.
I lecimy dalej na naszym ponton. Nie, nie, odno... A, nie, nie muszę was już zabijać, bo z was gwiazdki nie wypadają. Ale muszę... Trafiłem nawet. Szybko, zanim one się przewrócą. Jezu, jaki fail. Dobra. I może nie będę taki pewny siebie i nie będę puszczał spacji w locie. Uciekaj, woda wspiera. Szybko, zanim pale się przewrócą. Dobrze, dobrze. Postaram się tym razem nie wpaść nigdzie. Wywalaj. Powoli teraz. Okej. Przejście się otwiera. A, nieważne, ja tu i tak stanę. Dobra. Checkpoint, zanim się znowu wywalę. I... lecimy w dalszą podróż. Trochę... powiedziałbym, że... to wplatanie tutoriala w historię jest troszeczkę... nie do końca przyjemnie zrobione. Ale... powiedzmy, że kiedyś ludzie nie mieli aż takiej wiedzy na temat gier, więc może trzeba było im to bardziej tłumaczyć. Okej, ja tam będę musiał dojść. Bo tak wiecie... kurde bele. Zapomniałem. Wiecie, grałem wcześniej... powinienem był przejść po pajęczynach, prawda? Okej. Jestem tragiczny. Z tobą nie chce mi się walczyć. Nara. Nara. Okej, więc właściwie powinienem się tu złapać moimi elastycznymi uszami. Nie dość, że elastyczną szyję, to jeszcze elastyczne uszy. No i jak to... nie, ja to ominąłem wcześniej. Jak ja to zrobiłem? Dobra, jestem. Teraz się nie puszczasz. Gdzie jest jakiś przeciwnik? Okej. Szczęście, jestem profesjonalnym bokserem. Nikogo się nie boję. Ile mamony. Dziękuję, że chociaż trochę oświetlacie mi drogę. Naprawdę doceniam starania. Zostaniecie kiedyś wynagrodzeni, mówię wam. Okej. To sobie rozwalę w ten sposób. A, double jumpa muszę zrobić. Okej. Drugi raz checkpoint. No, chyba się mi przyda. Chyba bardzo się przyda. Czy wskaki... czemu trudność sprawia mi wskakiwanie na zasrany ponto? Nie. Zapisywałem to. Wypierdalaj, wypierdalaj. Co tu kurwa robi makowiec? Okej, jesteśmy tu z powrotem. Teraz chodź. Otwórz mi tą bramę. Okej, utrzymałem się. Teraz tylko przeżyć następną część poziomu. Myślałem, że to minę. Naprawdę myślałem. A ten poziom się wydaje trochę dłuższy. A
albo po prostu się z nim przydługo męczę. Wydaje mi się, że powinno to pójść 10 razy krócej, gdyby nie to, że lamie. Tam nic nie ma. Dobra, wolałem się rozejrzeć. Nie dostawać damage'a. Wszystko będzie tacy. Okej, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Będzie fajnie. Tak mi mówili. Dobra, patrz, ciach, wow, bam, baram. Dedaj. Nie, naprawdę sporo dukatów. Ja miałem chyba 500 na początku poziomu. Co jest? Lekko chyba przeszedłem za to, co przewidzieli twórcy. Okej. Nawet nieźle poszło. Czy ja naprawdę nie potrafię wycelować tym toczeniem i rozwalam po jednej skrzynce? Tak, naprawdę to robię. Niespecjalnie, ale tej dwóch na jednego to banda twojego starego. A, czyli jak on sobie cieszy się ze zwycięstwa, to nie mogę nikogo bić. No to jest trochę słabe. Już myślałem, że się skończył poziom, a nie zabrałem jeszcze wszystkiego. 718. No i koniec. Nie zebrałem dwóch gwiazdek. Nie wiem skąd. To by było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Na razie.